Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj moja siostra będzie musiała się zmierzyć z wielkim slajmem, który został dla niej przygotowany. Dzisiaj to się zostanie zamknięta w wielkim więzieniu. Proszę wejść tutaj do środka tutaj do tego. Zapraszam. Na pewno? Zapraszam, oczywiście, że proszę tutaj wejść, proszę. Boję. W tej chwili jesteś zamknięta w tym więzieniu i twoim zadaniem jest przejść całe to więzienie. Jak ci się uda, zobaczymy, ja będę ciebie obserwować. Proszę bardzo, let's go, klikaj przycisk i rozpoczynasz. Nie, musisz boję. Pokonać całego tego slajma. Musisz przejść przez wszystkie poziomy, które tutaj są. A więc uwaga, na sam start parkour. Uwaga, jest dobrze. Pierwszy skok, drugi skok, trzeci skok. Jest dobrze. No to spadniesz to jeszcze raz. Dobra, kolejny, okej. Ten parkour jest bardzo prosty. Zaczęliśmy od prostych rzeczy. Dobra, jest go, dobrze, jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Dobra, okej. Uwaga, ostatnie dwa skoki i... Dobra, udało ci się za pierwszym razem. Dobra, kolejna rzecz. Czy wiesz, co musisz tutaj zrobić? No tak tutaj stanąć i tak odbić. Tak, ale musisz jakby dobrze na to wpaść, więc trzeba tam użyć podwójnego sprinta. No, widzowie, to może być troszkę cięższe, ale mam nadzieję, że mojej siostrze się uda. Oj, jeszcze raz. Ja w tym czasie, widzowie, poproszę was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału. Jak chcecie więcej odcinków, w których zamknę moją siostrę w jakimś więzieniu i będzie musiała to przejść, dajcie znać w komentarzu, a to się leci jak burza. Dobra, mega, dobra, udało ci się, lekko. Dobra, kolejna rzecz, czyli labirynt ze slajma. Uwaga, lecisz tu, dobra, okej. Tu niestety nie, dobra. Zakręcamy tutaj, oj, tutaj również nie. Tutaj również nie, tu, oj, tu również ślepy zaułek. Nic tutaj nie ma, nic tu nie ma. Sam slime. Dobra, no nie, tu też nie tu jest. No powiem ci, że musisz się dostać. Uwaga, ja tutaj pokażę, widząc, trzeba się dostać tu. Zobaczymy, czy ci się uda. Dobra, tu, okej. To, no, czy to jest dobre miejsce, do którego trzeba iść? Czy jesteś w stanie wtedy gdzieś dotrzeć? Tak ci się wydaje? Zobaczymy. Dobra, no tutaj zakręciłaś, no dobra. Jest, no jest problem. Oj, labirynt stał się komplikacją. Ej, dobra, to jest bardzo prosty labirynt, okej? Wydaje mi się, że na chillu go powinnaś przejść, nie? Dobra, tu, okej. Czekajcie, czy ty jesteś w stanie tędy gdzieś dotrzeć? Gdzie nie. Jest? Ty jesteś, dobra, powiem ci tak, no idziesz, dobra, idziesz dobrze. No, już jesteś tuż. Już naprawdę, bardzo blisko. Dobra, gdzie no. Gdzie już jestem, bo już się... No, mówisz co, orientacja w terenie, widzę, że klękła. No nie, i co? Dobra, tutaj nie, ale byłaś już naprawdę bardzo blisko. Jesteś tak blisko wyjścia, że to jest głowa mała, nie? Dobra, tu? Nie, ja tego nie widzę. O, jest! Poszło! Jest, pękło, jest! Jesteśmy na następnym etapie. To? No to proszę bardzo, musisz wykminić, co teraz zrobić. O! Widać. Widać? No to proszę cię bardzo, musisz przejść, tak żeby nie spać. Ja na twoim miejscu trzymałbym shifta. A jedna trejhorda. A, okej, dobra, nie będę mówił, że nie w takim razie, to proszę bardzo. Oczywiście, widzowie, są tutaj poukrywane barier bloki, którymi moja siostra musi przejść. Jest to w odpowiednim labiryncie ustawione, tak żeby tylko ona to widziała. Ja mogę wam pokazać, jak to jest zrobione i w tym momencie wy to widzicie. Moja siostra nie widzi tego labiryntu, więc zobaczymy, jak jej to wszystko pójdzie. Okej, tutaj zatrzymane. Gdzie teraz iść? Dobra. Ja się boję, że spadnę. Jakbyś trzymała shifta, to byś nie musiała się bać. Dobra, to byś mogła sobie trzymać i po prostu iść przed siebie, nie? Dobra, no ja widzę całą tą trasę, bo trzymam barier bloka w rękach, to mi się wtedy pokazuje ta trasa. No, jest dobrze. Gdzie teraz? No będzie tak, zostało ci raz, jeszcze musisz skręcić raz, dwa, trzy, cztery razy musisz skręcić. Dobra. Jaki długi ten labirynt zrobiłeś? Jaki długi? To nie ja zrobiłem, to Jagieł przygotował. Ja tego nie robiłem. Ja wypraszam za sobie. To ja po prostu zleciłem Jagiełowi i Jagieł przygotował dla ciebie taką świetną mapę. Widzisz, ale żeby później nie było, musisz ładnie podziękować Jagiełowi za super zabawę. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Udało ci się przejść. No już ostatnie przejście i uwaga. No jesteśmy na miejscu, Dobra. Kolejna rzecz, czyli przejechanie łódką przez... przez to coś, zobaczymy, jak ci to pójdzie, ile czasu to zajmie. No musisz się obrócić. Obrócić się to trzeba. Jak? No, na wsadzie. No, na WASD. ej! Ty łódką. No, ale ja nie wiem, jak to się... Dobra, obróciłem ci to, no, leć. No skręcasz, ale skręcasz wsadem. Ja nie wiem, jak. No, lewą ręką. Wsadem. No bo trzymasz tylko W, ale masz jeszcze ASD, nie? Co dobra, ty robisz? Tyłem. Tosia, masz... Jak widzisz, gdzie masz W na klawiaturze, kliknij A albo O, widzisz, możesz się obracać. To jest taka magia. No dobra, no musisz skręcić tu. No nie. Ale ty możesz skręcać głupie. Też... Możesz... No nie, no musisz to przejechać. Musisz się obrócić. Obróć się.
No, ale nie tak powoli, no dawaj szybciej. Tu i do przodu, i do przodu. Tak sobie mocno. O kurczę, gdzie ty jesteś? A czemu ty tu kurczę, ty wracasz? No bo tu nie się w ta ślizga. Strona. No o to chodzi, o to chodzi. O to chodzi, żeby się ślizgało. Dobra, jadę z tobą. Uwaga, zobaczmy jak mi to pójdzie. Dobra, tu, do przodu, do przodu, do przodu. Do przodu. Czemu? Ale ty nie trzymaj ciągle, nie trzymaj ciągle. Tak nie kliknij trzymam. Se tylko. No trzymasz, bo się ciągle obracasz. Tu i skręć trochę w prawo i jak jesteś na prosto, to kliknij W, że chcesz do przodu jechać, nie? No, o, widzisz. I teraz znowu skręcasz sobie i wybierasz, jak chcesz do przodu jechać. I to wcale nie jest takie trudne. No wiadomo, się ślizgasz, obracasz się jak twister. No ale jedziesz do przodu. O, widzisz, widzisz jak leci. Jak burza. Dobra, świetnie. No do przodu, już nie muszę popychać, żebyś to w ogóle przeszła. Dobra, tu. Jest, kręci się. No drift, Tokyo drift. O, bokiem wpadam na beat. Dobra, no. Tu. Okej, okay, już jesteś prawie na mecie. Dobra, rozwalam tą łódkę. Dobra, no i wyjdź z tego i wychodzisz. Dobra, przeszłaś, udało ci się. Proszę zabrać sobie łuk i teraz twoje ulubione strzelanie do celu z drobnymi przeszkodami, ponieważ będą moby, które będą strzelać do ciebie. Pyk, pyk, pyk. O, dobra, tam już jest problem. No tu są w beczce. Tu do beczki zapraszam, dobra, biorę te strzały. Wyrzucam ci je, uwaga, proszę bardzo, masz. Wyrzuciłem strzały. No i proszę bardzo, do każdego punktu. Każdy punkt ma się świecić. Ale nie, nie ma, mają się świecić punkty. No. Ej, no nie chciałam do niego, chciałam do tego. Musisz... Ale one mi wchodzą w kadr. No wchodzą, no to jest przeszkoda. Przeszkoda, ta, na tym to polega. Pyk, poszło. Nie trafione, niestety. Niestety, jeszcze raz, dawaj do czegoś. Ej, bo ja zaraz stracę życie. Dobra, usuwam to utrudnienie, jest za ciężkie. Dobra, proszę bardzo. Uwaga, pierwszy punkt, poszło. Drugi punkt, uwaga. Poszło. W ogóle nie trafiłaś, nie? Nie wiem, jakim cudem to się zaświeciło. Dobra, trzeci, oj, daleko. I uwaga, poszło. Ajaj, no tam bym to zaliczył, na pewno nie to, gdzie tu jest strzała poniżej. Dobra, świeci się i uwaga, ostatni. I... Poszło! Yeah. Dobra, świeci się, lecimy dalej. Kolejna rzecz, musisz w tym pokoju znaleźć przycisk, który otworzy przejście dalej. To jest slime tortur, przysięgam. Slime tortur. Przecież to może się wykończyć przecież. No i gdzie jest ten przycisk, Tosia? Gdzie jest ten przycisk? No tego nie ma. Jest jeden przycisk, który to odblokowuje. Ja wiem, który to jest. To jest ten, widzowie, tutaj. Jak wam to pokazałem w tym momencie. Ja zrobiłem zooma, więc niekoniecznie nie będziesz wiedziała, który to jest. No, powiem ci tak. Masz trochę tych przycisków do kliknięcia, nie? Ale wydaje mi się, że może ci się udać, nie? Prędzej czy później. Jest! Udało się! A nie! Nie udało ci się, bo tak... Dobra, teleportnę cię, bo tam jest mój nick wpisany. Bo to było przygotowywane jakby na mnie. Dobra, uwaga. Tosia, TP do mnie. Teleportuję cię tu. Proszę bardzo, kolejne do przejścia. Labirynt kaktusów. Musisz postarać się tu nie zginąć. Dobra, jest. Powoli. Dobra, tu, okej. No i co, ani razu... Jest przytulone do kaktusa! Jest! Au, jak boli! Dobra, lecę na sprincie. Okej, dobra, no wyszło ci to na plus, nie będę ukrywać. Dobra, idziemy tu. Proszę bardzo, trzeba znaleźć wyjście w obrazach. I uwaga, czy... O, jest. Dobra, naprawdę tak szybko to znalazłaś? Dobra, no niesprawiedliwe. Lecimy dalej w takim razie. Przed tobą, uwaga, quiz! Kto ma więcej subów? To. To co, to znaczy kto? Jak się Talion. Nazywa? No dobra, Talion. Dobra. Lecimy dalej. Uwaga, kiedy powstał Minecraft? 2012 rok czy 2009? Nie no, 9 chyba. No, czekaj, wiesz. Kliknęłam. To wyjdź z tego, escape. Dobra. No. Czekaj. Nie klikaj w to w ogóle. Dobra, no. Dobra, idę. Dobra, 2009, no dobrze odpowiedziałaś, dobra, niesamowite. Ile Polska ma sąsiadów? No, będziemy liczyć chyba, co? Czekaj. Proszę wymieniać. Ja będę liczył. Czechy. Dobra, raz. Ukraina. Dwa. Niemcy? Tak, trzy. Kurde, ja nie jestem tak dobra w geografii. Jeszcze ci trochę zostało. No. No bo Rosja niby tak? No, Rosja no, też. Rosja też. Co sobie jesteś? A, czekaj, nie. No. Jak ty nie jesteś dobra? Ty flagi znasz, a nie wiesz, że to jest sąsiadami Polski? No właśnie nie wiem. No dobra, no słuchaj. Nie jestem dobra, gdzie co leży, tylko flagi. Okej, no to...
No to ci podpowiem na S, jest jeszcze jedna. E? S. Słoń. S. Słowacja, dobra, Słowacja. Mamy to. To jest piąte. Jest taki wiersz, napisał go Adam Mickiewicz. Zaczyna się od słow, od nazwy tego państwa i później jest Ojczyzno moja. No ile cię może ocenić? No, no, ale co jest pierwsze słowo? Jakie jest pierwsze słowo? Ja nie znam, ja się tego nie musiałam uczyć jeszcze. No dobra, no to Litwa. I ostatnie. Ostatni Białoruś, dobra, ci podpowiem. No jest ile? Naliczyłaś? 7? No dobra, dobra, no to lecimy. Okej, okay. Dobra, i uwaga, co mamy dalej? Kiedy wleciał pierwszy film z Kidowic u Szczypsona, czyli u mnie na kanale? Czy to był 18 stycznia, czy 15 czerwca? Pamiętasz, jaka to była pora roku, bo ty powinnaś się kierować. 15 czerwca? Dobra, odpowiedź, lecimy dalej. No dobra, przed tobą kolejny labirynt, tym razem ostre, ostre, prawda, krzewy. Ała! Ała! Boli, boli, boli. No, bo one są ładne, ładnie wyglądają, ładnie rosną, tak. Dobra. Labirynt, czy dojdziemy do końca, czy dotrzemy do końca? Uwaga, uwaga, uwaga! Uwaga, uwaga! Tam już, no, że tak powiem, podjęłaś, nie wiem, czy najlepszą decyzję, żeby iść tędy. No dobra, tu. I uwaga! Mamy przycisk końcowy! Moje gratulacje, super. Moja siostra! Ty, poszło ci to naprawdę błyskawicznie, zajęło ci to 12 minut niecałe. Więc widzowie, no ja się nie spodziewałem, że to pójdzie tak szybko. Myślałem, że zajmie ci to trochę dłużej, więc następne więzienie, w którym cię uwiężę, na pewno będzie przygotowane trudniej i poproszę o to, jak ja, żeby było trudniej, bo ja mu powiedziałem, żeby zrobił łatwiejsze. A widzę, że niepotrzebnie. Więc widzowie, jak chcecie kolejny odcinek, w którym uwiężę moją siostrę, zamknę moją siostrę w jakimś więzieniu, dajcie znać, w jakim powinienem ją zamknąć, a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.